Małopolskie Gardzienice to ruda kameralna. Być może w przyszłości w Polsce będzie się mówić o rudzie kameralnej, a nie o Gardzienicach. Wspólnie tutaj ze Zakliczyńskim Centrum Kultury dużo nabroimy dobrego. Chciałabym, żeby właśnie ta ruda kameralna stała się takim miejscem przyjaznym dla ludzi i a my dla nich. Osiemnastego marca podpisaliśmy porozumienie takie wielostronne. Burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, moja skromna osoba oraz prezes Stowarzyszenia Nie Teraz Aleksandra Żak i dyrektor Teatru Nie Teraz o powołaniu Ośrodka Praktyk Artystycznych Teatru Nie Teraz w Rudzie Kameralnej. W przestrzeni, która tutaj powstaje w świetlicy w Rudzie Kameralnej, skorzystają nasi mieszkańcy, zarówno młodzi, jak i ci nieco starsi, i przede wszystkim skorzystają również z doświadczenia pana Tomasza Żaka i oczywiście artystów skupionych w Teatrze Nie Teraz. To jest poniekąd spełnienie marzeń, dotarcie do jakiegoś celu w kontekście naszej pracy z ludźmi i dla ludzi. I tak naprawdę, jak ja to sobie mówię żartobliwie, taka swoiste za wysługę lat od Pana Boga. Takie miejsce. Kierownictwo moje będzie polegało, tak to sobie wyobrażam, na przede wszystkim działaniu w kulturze, nie takim czysto gospodarczym, ale właśnie od takiej strony budowania teatru, kultury, rozkrzewiania tutaj na tym terenie, w tych rejonach po prostu teatru i tworzenia go razem z tutejszymi ludźmi. Mam nadzieję, że to się uda nam. No jesteśmy tutaj przy dotychczasowej świetlicy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Rudzie Kameralnej. No i ona zmienia właśnie rangę. Podnoszona jest ta ranga do Ośrodka Praktyk Artystycznych. I dlaczego dzisiaj się spotykamy, 13 grudnia? Bo data szczególna, symboliczna, to po pierwsze, a po drugie, od powołania Ośrodka Praktyk Artystycznych do tego czasu minęły pracowite tygodnie i miesiące, mianowicie dostosowaliśmy ten obiekt do potrzeb właśnie tego ośrodka, tych małopolskich gardzieni. A jak to dostosowanie, na czym polegało? Na tym, że założyliśmy na dachu mikroelektrownię fotowoltaiczną. Zaadaptowaliśmy na cele prób warsztatów poddasze tego obiektu. Zrobiliśmy też węzeł sanitarny, suszarnię, będzie tam pralka, po to, żeby stroje mogły być czyste, piękne podczas spektakli teatralnych, ale nie tylko. A to wszystko się stało dzięki temu, że dostaliśmy grant z Funduszu Patriotycznego na ten cel w wysokości 150 tysięcy złotych. Państwo widzą tam tą taką ogromną tablicę za mną. Do tego jeszcze dorzuciła się gmina Zakliczyn w wysokości 10 tysięcy złotych. Bardzo ważny właśnie punkt na mapie gminy Zakliczyn, jeśli chodzi właśnie o tą działalność artystyczną, działalność patriotyczną, ale oczywiście również w moim przekonaniu również na mapie Małopolski, bo to miejsce właśnie będzie wkrótce tętniło życiem, będzie tutaj się rozwijał właśnie wspaniały teatr Nie Teraz, a oczywiście jest to już działalność, która została wcześniej zapoczątkowana, jeśli chodzi o gminę Zakliczyn, bo współpraca z Teatrem Nie Teraz to, jeśli chodzi o gminę Zakliczyn, to już ponad 10 lat trwa, więc tutaj oczywiście mamy doświadczenia i wiemy, że ten teatr właśnie zawsze przygotowuje spektakle, które dają dużo do myślenia, przekazują dużo treści patriotycznych, dużo takich treści też egzystencjalnych i właśnie dzięki temu, że będziemy mogli tutaj jako mieszkańcy gminy Zakliczyn i całego regionu korzystać z doświadczeń artystów skupionych w Teatrze Nie Teraz. Pomysłów jest niezwykle dużo. Oczywiście one w większości się wpisują w lokalną tutaj strukturę ludzką, przestrzeni, odniesień historycznych. O, tu po mojej prawej ręce chociażby ten pomniczek majora Dubaniowskiego, więc kontekst żołnierzy wyklętych, ale przecież i lokalna twórczość, i rzeźbiarze, i ludzie, którzy śpiewają, i dużo kultury ludowej, z której zawsze jako teatr czerpaliśmy, no i nasze pomysły na spotykanie się z ludźmi, na rozmawianie z nimi teatrem, na rozmawianie z nimi śpiewaniem, na rozmawianie z nimi
warsztatami. Mamy już zaplanowane cykle warsztatowe i dla młodych ludzi, i również dla starszych, co zresztą robiliśmy w roku, który się właśnie kończy w Zakliczynie i w okolicznych sołectwach zakliczyńskich. Więc jest siła, jest moc, jest co robić. Powstanie oferta warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. To jest oferta kierowana też do szkół, do placówek oświatowych, żeby z tego korzystać. W skład teatru Nie Teraz wchodzą naprawdę bardzo dobrzy aktorzy. No, występują na scenach ogólnopolskich. Oprócz tego, że działają w Teatrze Nie Teraz, to również pracują jako aktorzy w innych teatrach polskich. To jest pierwszy element. Drugi element to jest taki, że chcielibyśmy, żeby artyści na przykład z Teatru Solskiego, z Tarnowa, ale również z krakowskich teatrów przyjeżdżali tutaj na warsztaty. Jest taka nadzieja, ponieważ kierownikiem Ośrodka Praktyk Artystycznych będzie aktorka krakowska. No i po trzecie mamy pomysły na to, żeby tworzyć widowiska nie tylko teatralne, ale i również związane z dziedzictwem kulturowym, z kulturą ludową. Przychodzą tutaj niechciani bracia, siadają przy wielkim stole, ich oczy i uszy szlamem pokryte. No i oczywiście traktujemy to miejsce, to nasze, jak ja nazywam, schronisko teatralne, jako swoisty kosmodrom, z którego będziemy wylatywali wszędzie tam, gdzie nas chcą. Jednym słowem, naprawdę będzie się działo. Więc się nie smuć, czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.